Siemaneczko, jestem Pekę. Witam was w pierwszym odcinku odnośnie terrorystyki na moim kanale. A dzisiaj w odcinku zobaczymy, co przywiozłem przede wszystkim z giełdy w Warszawie i ogólnie opiszę moje wrażenia na temat tej giełdy i czy pojawi się na kolejnej edycji, która będzie 7 kwietnia. Ale o tym za chwilkę, więc zobaczcie, co przywiozłem. Pierwszym troszkiem, którego kupiłem na giełdzie, jest Barker Palma Wagons. I dlaczego wam go prezentuję? W sumie zaraz zobaczycie też drugą samiczkę. Są to dwie samiczki. Pierwsze dwie samiczki to są samiczki dla taty. Dzięki donatorom, dzięki uprzejmości. Takie samiczki zakupiłem. Mam nadzieję, że tata się wkręci w terrorystykę i w sumie niedługo będą też odcinki pewnie z tych powiedzmy samiczek, no, tak nazwijmy, tak? Jakieś update'y, jak tylko zbieram na kamerę, a o tym już niedługo. Kolejnym ptaszkiem, którego kupiłem, jest Nando Chromatus, też dla taty. Jest to samiczka około 3 dc. Więcej odcinków z niej będzie na pewno w przyszłości. Bardzo lubię tego pająka. Co mogę więcej powiedzieć? No, tyle. Idziemy do kolejnych okazów. Dobra, teraz mamy dwa pająki. Dlaczego dwa? Bo od jednego sprzedawcy, wystawcy. Pierwszy, może troszkę mniej znany, Tapinahelium z Wilaceus, chyba tak to się wymawia. I to jest bardzo ładny pająk, za około 10 zł już tylko L1, a rośnie naprawdę mniejszych rozmiarów, takich około 4-5 cm jako samica, więc jest naprawdę bardzo fajny, mało miejsca zajmuje. Drugi natomiast to jest Chromatopelma Cyanopubescens, wszystkim znana chromka. W końcu zdecydowałem się na tego pająka. Jest bardzo fajny, przede wszystkim dużo je, ogromnie je, znaczy ogromnie. Bardzo często je w porównaniu do pająków, jest naprawdę żarłoczny. Słuchajcie, ale to nie jest wszystko, co dostałem od Spidersforda, bo to kupiłem. A słuchajcie, jeszcze dostałem gratisika, a ja uwielbiam gratisiki, patrzcie. To jest jeden chyba z moich nawet ulubionych pająków, Davus Pentaloris. Jednego tam mam, takiego większego troszkę już, może nie takiego, ale wiesz, tak ponad centymetr ma. Bardzo by tego pająka, przede wszystkim fajnie je, przynajmniej tamten mój, nie wiem jak reszta. Jest bardzo ładny, zresztą gdzieś tu widzicie, gdzieś tu będziecie widzieli zaraz zdjęcie tego pająka, tak jak wszystkich. I chyba tyle mogę powiedzieć o tym pająku, dzięki jeszcze raz. Patryk chyba się nazywasz, ja mam całą pani do imion, ale dzięki za, naprawdę za gratisika. I co, na pewno jeszcze nie raz skorzystam z twoich usług i tyle. Idziemy do kolejnych ptaszników. A co ja trzymam w tym opakowaniu? Słuchajcie, tutaj mieszka, tu. Wiem, że to trochę dziwne, bo taki pojemnik na jedzenie normalnie, ale taki kupiłem, bo w sumie dwa chyba mam. Tak, dwa mam takie pojemniki. Jeden taki troszeczkę dla naziemnych, ten troszeczkę taki bardziej dla nadrzewnych. Tu aktualnie zamieszkuje moja własna, tutaj nie już taty, nie. Moja własna samiczka Psalmopoeus Redunculus. Dlaczego się zdecydowałem kupić? Chciałem mieć Redunculusa, ale takie, no nie wiem, no, maluchy kosztują, nie wiem, no, chyba do około 10 zł. A u Abaddona, którego też pozdrawiam, obstawiam, że nie będzie oglądał tego, ale może będzie oglądał, oczywiście pozdrawiam, znalazłem ją dosyć w przystępnej cenie, około chyba 40 zł kosztowała, więc stwierdziłem, kurde, ale fajnie, będę miał Redunculusa, nie? I to już tak podrośnie tą samiczka, dosyć fajna rzecz, więc zdecydowałem się ją kupić. I co, chyba tyle mogę powiedzieć o tym pająku, dzięki Abaddon jeszcze raz. I idziemy do kolejnych ptaszników. I tym razem już troszeczkę bardziej ciekawszy. Teraz zaprezentuję wam tutaj właśnie tutaj naszego nowego kolegę, jednego wystawcy, mówicie od Morfa. Zobaczcie, tam tutaj taką fajną, wiecie, na klucze taką, jak to się nazywa, nie wiem, taką przypinkę na klucze, coś w tym stylu. Taką małą smyczkę od Spires Online, dzięki Morf, może byś to oglądał lub nie, ale i tak cię pozdrawiam, dziękuję za fajną podrośniętą gromostolę Rosea Classic. I tyle w sumie, naprawdę bardzo fajna podkarmiona sztuka, dzięki. I na pewno jeszcze nie raz u ciebie zrobię zakupy, więc tam pozdrawiam. A teraz idziemy do kolejnych ptaszników. A co ja tu mam? Słuchajcie, to jest... może być troszeczkę złe oświetlenie, bo to jest kolor biały, więc to jest problem. To jest paczka czterech próbówek, pokazałem trzy, czterech próbówek, czterech ptaszników od Argiopetery dla średnio zaawansowanych. Mam tutaj takie gatunki, na przykład Pelinobius muticus, chyba dobrze go wymówiłem. Jeden Pseudoclamorus gigas, kiedyś był Tapinahelius gigas, i jeden Dolly Holotale exilis, i jeszcze jeden ptasznik, który oczywiście będzie napisany na ekranie, bo niestety nie umiem go przeczytać. No paczka, powiedzmy, dla takich średnio zaawansowanych, ten najbardziej mnie tutaj przeraża ten multikus, bo jest naprawdę agresywny, to jest największy podziemny ptasznik, nie, z Afryki w ogóle. Agresywny, mocny jad,
Ogólnie, jeżeli chodzi o tą paczkę, bo to jest też fajne. O, patrzcie, czekajcie, bo mój uciekł trochę to z kadru. Patrzcie, tutaj macie cenę 50 zł, a wartość 75. Szczerze, wartość jest o wiele większa, jak przeliczyłem sobie, wiecie, tak mniej więcej u każdego, jakbym hodowcy. To jest nawet około 80 zł, więc moim zdaniem naprawdę fajna paczka. Wiem, że moje chłopaki chcą mnie wprowadzić, bo oni są z mojego tutaj rodzimego, białego stoku. I tyle, no co mogę więcej powiedzieć o paczce. Jeszcze dostałem fajne takie pudełeczko, które tam gdzieś, o, tam chromatopelma w tym siedzi. O, właśnie, mogliście zobaczyć. Plus dodatkowo dostałem jeszcze tam torfu, trochę tak mniej więcej na dwie kliszówki, więc w miarę okej, okay, fajne, fajne naprawdę prezenty. I co, chyba tyle. Idziemy do w sumie ostatnich ptaszników. Teraz są dwie kliszówki, dwa pająki są takie same, są to Pseudoclamour z Gigas, Danitapinachenius z Gigas. Dwa kupiłem, dwie sztuki od Kamila. No co mogę więcej powiedzieć o tych pająkach? Bardzo w sumie ładne. Przede wszystkim bardzo szybkie, trudno się je te wstawało w te kliszówki oczywiście. Wcześniej powiedziałem próbówki, ale to są oczywiście kliszówki. Wiem, bo się przed chwilą zorientowałem, ale już nie chciałem tego poprawiać. To są oczywiście kliszówki. I to, dzięki Kamil za naprawdę fajne tutaj sztuki. Co prawda, wiem, że tutaj jeden niestety stracił dużo przy wynice po prostu, no ale wiecie, no, czasami się to po prostu zdarza. Ale naprawdę są fajne, ładne, podkarmione i na pewno wyrosną piękne samice. Przynajmniej mam taką nadzieję, prawda? No, zawsze trzeba wierzyć, tak? I tyle z ptaszników. Idziemy do w sumie bardzo ważnego punktu. A, i jeszcze kupiłem, tak wiecie, pełną setę 30 cm, bo się w sumie zawsze przyda, tym bardziej, że tu jakieś jadusy są niebezpieczne. Plus dodatkowo kupiłem jeszcze korę, była w sumie w miarę przystępnej ceny, więc stwierdziłem, kupię sobie korę, bo wiecie, bo w sumie i dla ptasznika będzie fajnie, żeby kryjówkę sobie znalazł i ja będę mógł sobie jakoś to fajnie zaaranżować. I tyle w sumie z tych dodatkowych rzeczy, bo nic więcej dodatkowo nie kupiłem, żadnych roślinek, nic. Więc. I teraz jest bardzo ważny segment odcinka. Słuchajcie, zakup tylu ptaszników nie mógłby się odbyć bez wsparcia naprawdę chyba nawet kilkunastu donatorów, którzy byli na live'ach, wspierali mnie, jak zbierałem właśnie na te ptaszniki. Ogólnie się dzieli za mną niektórzy nawet do końca. Chcę to pewnie wymienić tutaj trzy niki, ale ogólnie niki będą pewnie gdzieś tutaj wypisane, wiecie, teraz na całym tutaj tle, powiedzmy. Trzy niki w sumie najważniejsze, które się do tego najbardziej przyczyniły. Tak najbardziej, nie? Może, najbardziej. Przede wszystkim Szwaben, dzięki za dosyć dużo pieniędzy. Xlord, dzięki też gościu z jeden z top donatorów. I Horat. Horat to w ogóle jest pierwszy aktualny na liście donatorów, więc naprawdę chłopaki dzięki. Jeszcze tam był Cysterna i parę innych osób. Naprawdę wszystkim dziękuję. Wszystkich niestety nie zapamiętam, bo mówię, mam słabo pamiętam do imion, co dopiero do ników, nie? Więc naprawdę dziękuję i tyle. Dzięki, że mnie wspieracie. Na pewno wasze ksywki, jeżeli wspieraliście, pojawiły się gdzieś tu, nie? I tyle. Przechodźmy teraz do kolejnego punktu naszego odcinka. A, jeszcze takie serce, wiecie, patrzcie, takie serce dla donatorów, nie? O, takie, o. Dokładnie takie. Teraz zajmiemy się takim aspektem, powiedzmy, imprezy, wiecie, pod takim względem, jakie są moje wrażenia, jakie są moje uczucia w ogóle po tej całej imprezie. To może zacznijmy od tego, że bardzo fajnie, że było bardzo dużo sprzedawców. Co prawda nie znalazłem mojego Ephobepusa, chyba tak to się nazywa, Cyanognathus. Takiego bardzo ładnego, zresztą gdzieś będziecie może mieli zdjęcie takimi fajnymi fioletowymi tymi halicerami, niestety. Tak samo nie znalazłem mojego Holotele serii C, a niestety gruby, dla ciebie nazwa przeszła na chromatopelne Cyanopubesum, tu miałeś w sumie. O właśnie, z donatorów jeszcze ważnych, nie wymieniłem grubego, który wpłacił całą kwotę na jednego pająka. Miała to być Holotele serii C, ale okazało się, że jej nie znalazłem, nie było już, niestety tutaj pan nie miał, więc zdecydowałem się na to, że nadam swoją ksywkę chromatopelmie Cyanopubescens. Ona też jest w sumie gruba, bo dużo żre. I co, a propos jeszcze wrażeń z imprezy, bo to też jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o samą imprezę, naprawdę mega miła atmosfera. Wielu sprzedawców, bardzo fajny, zresztą w sumie najlepiej mi się gadało chyba z ludźmi z Argiope, z Abaddonem mi się fajnie pogadało jeszcze, w sumie z każdym wystawcą się fajnie gadało, tak? Można było, wiecie, porównać po prostu ptasznika, to czy o jakimkolwiek aspekcie hodowym, tak? To było tak, wiecie, ludzie byli dla siebie mili, to jest bardzo fajne, tak? Ludzie są dla siebie mili. Jeżeli chodzi o bilety, bo ja sobie kupiłem to taki, patrzcie, taki sobie bilet kupiłem, patrzcie, o, kupiłem go wcześniej, wiecie, ja mam takim troszeczkę troszkę byłem szybciej od innych, tych, którzy nie kupili bilety, bo niestety to był akurat dosyć duży problem dla osób, które nie kupili biletów, bo kolejka była na kilkaset osób i nie wiem, jak tam czekali, ale obstawiam, że w godzinę którzy się nie wyrabiali. To nie była oczywiście taka kolejka jak na IEM czy coś, ale jednak była spora.
Jeżeli chodzi o kolejkę z biletami, no to też tam parę minut postaliśmy, może z 5, no tak maksymalnie 10, ale wbiliśmy na halę, tak nie wiem, 5, no tak z 15 po 10, więc nie było tak źle. Naprawdę jedynym minusem tego, że było tyle osób, było to, że był tłok i było bardzo gorąco. Zresztą na przykład tutaj widzicie moje zdjęcie, zobaczcie. To jest zdjęcie sławnego youtubera z jakimś młodzieńcem, który robił z wszystkimi zdjęcia, nie wiem, nie znam go w sumie kompletnie. Ale tak wszyscy stali, myślałem, zrobię z nim zdjęcie, tak? No oczywiście, że to był zając w ogóle. Pozdrawiam zająca, pewnie tego nie będzie oglądał, ale pozdrawiam. Zająco, zbiliśmy piątkę z zającem, ja i Kamil, zresztą Kamila też pozdrawiam. W ogóle wiecie, fajnie, że pojechałem na takie targi z kimś, kto już po prostu, wiecie, interesuje się ptasznikiem, bo na początku chciałem jechać pociągiem, ale wiecie, pociągiem byłoby nudno, tak? A jak pojechałem z Kamilem, było superancko wszystko, nie? Gadaliśmy cały czas albo o ptasznikach, albo o jakichś aspektach hodowli, o życiu, nie? Co tam ogólnie, po prostu bardzo dużo tematów poruszyliśmy. Też było bardzo fajnie, bo wiecie, tutaj to, tutaj tamto, nie? Mogliśmy pooglądać jakieś roślinki, jakieś rybki, jakieś węże, jakieś gady, po prostu wszystko było full. I to było moim zdaniem bardzo fajne, więc ogólnie impreza na super, na dużego plusa takiego zasługuje, taką nawet konkretną łapkę w górę dla mnie oczywiście, wiecie, że ja pojechałem, tak? I że teraz to oceniam. Zanim trochę Gryniski wariuje niestety, ale z tym już nic nie poradzę. I co? Czyś pojawia się 7 kwietnia w Warszawie po raz kolejny na zooegzotyce? Tak, pojawię się, na 99% będę. Może dostanę jakąś inną wyjściówkę, może nie jakąś prasową, o! Jeżeli bym coś takiego... Ciekawe czy coś takiego mają chłopaki, bo jeżeli tak, to wiecie, szybciej wejdę, o! Nie no, żartuję. Dziękuję ogólnie za ten odcinek, dziękuję wszystkim donatorom jeszcze raz. Podsumowując, uważam event za bardzo udany. Polecam tam się przejechać, jeżeli nawet nie kupicie nic żadnych pająków, a jeżeli jeszcze jesteście z Warszawy, to na 100% musicie pojechać. Mówię, możecie zobaczyć ogrom rybek, gadów, płazów, owadów, ogólnie jakieś takie, wiecie, na przykład nie wiem, czy tam co tam jeszcze było ciekawego, jakieś modliszki, jakieś patyczaki, jakieś no, pająki, najlepsze oczywiście, najlepsze pająki były, najlepsi wystawcy od Morfa, Arenta, Spider Shopu, znaczy od Spider Shopu kupiłem w sumie tą korę fajną, Argiopetera, oczywiście najlepsze tutaj Argiopetera, bo Białostocka, nie no. Po prostu różni wystawcy z różnymi tutaj tymi. Skolopendry były, Argiopetery bardzo fajne, takie wiecie, takie śmieszne robaczki. Zresztą jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda Skolopendra, to polecam wpisać. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. A propos terrorystyki, to pamiętajcie, w każdy piątek o godzinie około 20, no mniej więcej 20:30 będzie odcinek z terrorystyki. Zobaczcie, co będzie za tydzień. Ja mam nadzieję, że będzie superancko. Jeśli chcecie więcej odcinków, to pamiętajcie łapki w górę, bo wtedy wiecie, film się pozycjonuje lepiej. No i wiecie, ja mam też większą motywację, żeby to nagrywać. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, jeżeli ktoś dotarł do końca. Napiszcie, nie wiem, na przykład, nie wiem w sumie co. Naleśnik na przykład. O, napiszcie naleśnik i ja wam przypnę ładne serduszko. Dziękuję, trzymajcie się, cześć i do następnego piątku, jeżeli chodzi o terrorystykę. Pa, pa.